tu jest fajnie, fajnie, no, fajnie. Bardzo ładnie, bardzo mi się to podoba. Koło ścieżka idzie elegancko dookoła jego. Fajnie, nigdy nie jechaliśmy, a kiedyś trzeba będzie przyjechać i przejechać się tą ścieżką. Zobaczyć, ile to ona ma kilometrów. Przelecieć się. Ja bym radził się przejechać, jak przelecieć. Przelecie, bo to jezioro, aż tam przecież się ciągnie, aż gdzie no ten las. Drzewa, nie? Tak, bo to jest wyspa. I na wyspę możesz wjechać rowerem. No to tu widać, ale tam nie bardzo widać. Widać tam jezioro tam? Z daleka, nie? I tam jak te drzewa, to za koło drzew musi być jeszcze rowerowa. No może tam jakiegoś nie ma jeszcze zaułku. A być może, a tak. Bo tu nie widzisz przecież, nie? A tutaj też już prosto tam, od razu? To też może być tam jeszcze ciągnie tak, jezioro tam, dalej. No tam nie wiemy, gdzie się ciągnie. Tutaj jest zagrodzone. Tamta strona kawałek z jednej, z drugiej strony, bo to są domki letniskowe. No to nie wiem, czy to zakład pracy jakiś ma, czy to wynajmują ludziom, nie wiemy, nie? W każdym razie tam z namiotami sobie, z tymi przyczepami kempingowymi przyjeżdżają i są domki letniskowe. Postawione domki, nie? To nie wiem, czy to prywatne są domki, czy to jakiegoś zakładu, czy to są jakiego właściciela i wynajmują. Ale tutaj też ludzie przecież sobie leżą na kurtach chyba, nie? No tak. No patrzcie, ile tu jest miejsca i tu pod drzewami. Wszędzie leżą, naprawdę, to jest fantastycznie. Kupa miejsca wszędzie i to przecież może tam. Dookoła przecież, nie? Ja tu miejsca mam. Tu i tu. I nad samą wodą, i nad piachu, i na trawie. Tak. Ekstra jeziorko. Gdzie Bartoszewo, bo tutaj na Bartoszewo, weź przestań. Tam jadą na te Bartoszewo. Te butelki pływają. Daj spokój. Te trzy butelki zbierani na całego syfu. Śmieciarstwo. Jakie Bartoszewo, o czym ty mówisz? Jakieś kosze, elegancko. Ja sypię sobie do bucików. Na razie jest na sukarze. Na razie. A tu jaki piasek biały. Jak na morzu. No tu takie miejsca można sobie podrzucić pod ten. Na górze teraz jesteś. No, dawaj. No ja bym tu została chętnie. Tu można byłoby namiot sobie rozłożyć i spać, komarować. Wiesz co? Do kąpieli. To się kąpiemy. Jak woda, to ciepła woda. Grzana. No grzana, bo przecież woda stoi, no to widać, że to grzana. Jezioro. Człowieku, śmiało do kąpieli. Na luzie. Na luzie, ciepła woda. Autentycznie. Tylko tu widać, że to od razu trochę płytko. Nie, no tam do któregoś miejsca jest głęboko. I tu cały pas taki idzie, widzę tego piachu. Tu powinien być też piasek, co by się na tyłku zjechało. 3 sekundy i na dole. Byłam gówniarą, gdzieś tam byliśmy na koloniach, to takie były urwiska, że żeśmy na dupie zjeżdżali. Z takich urwisk. Chorowo tu jest, bardzo mi się podoba na prawo. Kurczę, fantastycznie. Ciepłutka woda. Woda leśna, tak? Tak. Tak, nie tak.